Już niestety po wakacjach. Dobra wiadomość jest taka, że tak jak obiecałem, rusza nowy sezon magazynu muzycznego. Gdzieś to już słyszałem. Jacek Tomkowicz tradycyjnie bardzo gorąco witam. A w tym odcinku polskie legendarne przeboje, których historia jest o wiele dłuższa niż mogłoby się wydawać. Na początek panowie z zespołu Vox pokażą, co to znaczy oryginalny taniec. Skąd pomysł twój, że to właśnie ja? Jestem inny niż ci, których znasz. No bo o ile dance jedyny w swoim rodzaju, o tyle muzyka już niekoniecznie, bo brzmi to jak wariacja na temat hitu pań z grupy The Crystals. Oto i one. A to ponownie polska grupa Vox. Mam ten sam styl i mam ten sam luz, i jak inni nie mam forsy, wiesz. Polski zespół nie musiał zresztą nawet znać oryginału, bo ten doczekał się kilkunastu coverów nagranych przez kilkunastu artystów z całego świata, no a melodia wybitnie chwytliwa. A wracając do zespołu Vox, to jednego jestem pewien, gdyby ten teledysk nagrali w XXI wieku, to tym moonwalkiem wygraliby internety. Skoro już po wakacjach, to może chociaż muzycznie się jeszcze na nie na chwilę przeniesiemy, a do tego najlepszy, Wojciech Młynarski. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych. Historia tej melodii jest o wiele dłuższa niż historie z prywatek waszych rodziców, bo po raz pierwszy te dźwięki pojawiły się 70 lat temu w musicalu Ślicznotki w kąpieli. A że wpada w ucho, to na nagranie swojej wersji skusiły się duże nazwiska. Jednym z pierwszych był amerykański jazzman Nat King Cole. Mucho, mucho, mucho. Tanto como entonces. Ale jeśli nie znacie hiszpańskiego, proszę się nie przejmować, bo angielska wersja też już powstała, a nagrał ją sam Cliff Richard. Magic is the moonlight, and this love is June night. As I see the moonlight shining in your eyes. Dla każdego coś miłego, na szczęście Polacy nie gęsi i dzięki Wojciechowi Młynarskiemu na prywatkach można było i potańczyć, i pośpiewać. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Wśród przebojów, na punkcie których Polacy oszaleli, a których historia jest o wiele dłuższa niż polskie wykonanie, nie może zabraknąć też numeru Da 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 w wykonaniu formacji Nieżywych Schabów. Ten przebój o niezbyt skomplikowanym tekście to cover numeru stworzonego przez niemiecki zespół Trio na początku lat 80., który w oryginale brzmi tak. Na punkcie tej melodii oszalał cały świat. W latach 80. zespół Trio znalazł się na szczytach list przebojów w ponad 20 krajach, a wersji językowych doliczyłem się co najmniej kilkunastu. To włoska. Hiszpańska też się znajdzie. Jeśli akurat jesteście lepsi w angielskim, proszę bardzo. To może jeszcze coś bliżej nas, słowacka grupa Paradox. I do tego dołóżmy czeski zespół Trzy Sestry. Na punkcie tej melodii oszalał też drugi koniec świata, to już tajski wokalista Anan Anwar w piosence dla dzieci. Kto rozumie fenomen tego kawałka, proszę pisać, a ja tymczasem zostanę chyba przy polskiej wersji. To wszystko w tym odcinku. Czas jeszcze na rozwiązanie wakacyjnego konkursu. Przez całe wakacje przysyłaliście swoje zdjęcia z hashtagiem Gdzieś to już słyszałem. Radiowe jury po długich obradach aparatami cyfrowymi nagrodziło Kasię z Puław, Natalię z Chrzanowa
i konia z Zawiercia. Gratulujemy, a nowe odcinki tradycyjnie w każdą środę. Jacek Tomkowicz, do zobaczenia.